Cześć, ja jestem Marika Serermoto, a w tym filmie pokażę Wam kask hiszpańskiego producenta MT Helmets, a dokładniej model Thunder 4. Model Thunder 4 SV jest kaskiem integralnym, którego skorupę wykonano z polimerów. W swoim wyglądzie ma trochę drapieżnej nutki, troszkę sportowej, chociaż do końca aż taki sportowy nie jest. I przekonamy się o tym na przykład patrząc na wloty. Mamy wlot na szczęce, on działa w dwóch pozycjach, zamknięty, otwarty. I górny wlot, który jak widzimy jest przystosowany do wyprostowanej pozycji na motocyklu, nie do leżącej, tak samo jak wizjer. Jeżeli chodzi o ten wlot u góry, on działa w dwóch płaszczyznach, można go sobie delikatnie otworzyć albo na maksa otworzyć, no i zamknąć. Z tyłu mamy wyloty podzielone właściwie na takie cztery mniejsze kanały, którymi będzie ulatywało wilgotne i gorące powietrze z tyłu naszego kasku. Przyjrzyjmy się wizjerowi. Wizjer w tym modelu oferuje dość szerokie pole widzenia. Będzie na pewno wygodnie nam go otwierać, bo mamy z jednej i z drugiej strony uchwyty, za które możemy złapać i otworzyć. Wizjer będzie dociskany do uszczelki jednym takim mocniejszym kliknięciem. Trzeba go bardziej dosunąć. I cyk, lepiej przylega do uszczelki, ale to, co najbardziej mi się podoba w tym wizjerze, to specjalny patent na wyciąganie go z mechanizmu, ponieważ MT Helmets wymyśliło sobie w tym modelu, wciskamy tylko przycisk i już wizjer jest wyciągnięty. Wklikujemy i już. I jest to naprawdę bardzo łatwe i przyjemne i myślę nawet, że jeżeli byście chcieli bez ściągania kasku zmienić sobie wizjer, no to nie powinniście mieć z tym większych problemów, bo naprawdę jest to intuicyjne i łatwe. Aby wizjer nam nie parował, najskuteczniejszą metodą jest montaż pinlocka, czyli tej dodatkowej warstwy wewnątrz wizjera, która nas przed parowaniem uchroni i on jest do tego przystosowany. Jest oczywiście wstępnie odporny, wstępnie na jakieś drobne zarysowania czy uderzenia. I co jeszcze fajnego właściwie, jeśli chodzi o wizjer, no to, że mamy blendę. Mamy blendę przeciwsłoneczną i jak widzimy sięga ona dość nisko, bo prawie do tego deflektora nosa nam tutaj zachodzi. Przyjrzyjmy się teraz wnętrzu tego modelu. I jeżeli chodzi o wnętrze, pierwsze co zwraca uwagę, czerwona tasiemka. I to jest system emergency, dzięki któremu ratownik, szarpiąc za tą taśmę, wyrywa ten policzek i może nieinwazyjnie ściągnąć kask z Waszej głowy bez narażania karku na uszczerbek. Wnętrze. Wnętrze oczywiście możecie wypiąć, możecie wyprać, no jest hipoalergiczne. Jest dość miękkie, chociaż to sami musicie przymierzyć i sprawdzić, jak według Waszej skali miękkości jest to wnętrze miękkie. Mamy też podbródek. I podbródek sprawi, że kask będzie trochę cichszy, wiatr nie będzie się dostawał tutaj od spodu do naszego kasku. Co ciekawe, tutaj na tych policzkach mamy odblaski. Tutaj, tutaj, z tej strony. I to chyba idzie w parze z tym systemem ratunkowym, no bo jak macie go normalnie na głowie, to nikt tych odblasków nie zauważy, więc chyba raczej jak już kask będzie na ziemi, oby nie, no to wtedy te odblaski mogą się przydać. Jest przystosowany pod montaż interkomu, mamy miejsce na głośniki. Dodatkowo producent stworzył takie miejsce, dokładnie tutaj. No i to wszystko zwieńczone jest zapięciem typu mikrometrycznym, czyli na tak zwany klik. Cyk, cyk. No i bez większych trudności zapniecie kask. Jeżeli chodzi o model Thunder 4 SV, jest on dostępny w wielu różnych malowaniach, z pewnością coś dla siebie wybierzecie. Ukazuje się w dwóch rozmiarach skorup. Pierwsza, mniejsza skorupa jest od rozmiaru XS do M i większa od L aż do 3XL. Jeśli chcecie przymierzyć, sprawdzić, czy wyściółka w tym kasku rzeczywiście jest tak miękka, jak mówiłam, albo jaki kolor Wam pasuje, to wpadajcie do RRMoto internetowo, stacjonarnie. Link do tego kasku zostawiam Wam w opisie. Jeśli macie jakieś pytania,
To widzimy się w RR Moto. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.